Ale pasuje idealnie. Fajnie, nie? Troszeczkę. Ale ty jesteś taka blada? Lucy? Słuchajcie, a gdzie jest mój tata? No tacia poszedł wyrzucić śmieci, ale wy to nic nie zauważyliście. To mama, mama też wiedziała? Ale on tylko na mnie powiedział. No ale co, no ja tylko chciałam powiedzieć, że nie widzicie nic w tym pokoju, tu. No zobaczcie, niespodzianka, no telewizor. Zrzuciliśmy się na nowy telewizor dla was. No. Dziękujemy, ale... to naprawdę bardzo miło z waszej strony. Tak, fajnie. Naprawdę dziękujemy, tylko... No, ale? No wiecie, w tej sytuacji to dobra, nie mamy stop. Głowy. W jakiej sytuacji, bo zaraz zejdę na zawał, przysięgam. No, no ale co się stało? No właśnie, no, mówcie. Co się stało? Tata jest chory. Co? Dobra, dobra, to ja wszystko wszedł, wam teraz wiem, powiem. Ja po prostu nie. Posłuchajcie mnie, tak? Jestem. O. O Boże. Ale się jakoś zwahałem. Normalnie złapałem zadyszkę. Co dziu? Arek. Oj. Słabo mi jest. Rany boskie, Lucy. Lucy, usiądź sobie, usiądź już. Weź ją posadź wyżej. Lucy, spokojnie. Ale zaopiekuj się nią. Spokojnie, Lucy. Tata jest zdrowy, ja sobie to wszystko wymyśliłam, no. Co zrobiłaś? Aneta! Zaraz, pani Aneto, co pani sobie wymyśliła? Jezu, paczka, to panie... Po co? No, no, no bo ja chciałam was odciągnąć, żeby no, cała ta niespodzianka wyszła, no. I najlepiej było wymyślić pani to, że tata jest chory, tak? No bo... Mamo, ja już nie mam do ciebie nerwów, naprawdę. Nic, no nic innego nie przyszło mi do głowy, no. Przepraszam cię, kochani, no nie gniewaj się na mnie. Zobacz, tata jest cały zdrowy jak ryba, no. Anetka... Anetka, wiesz co, przesadziłaś. A. Pani Aneto, jak pani coś powie, to mi ręce podaję. Tato, najważniejsze jest to, że tobie tak naprawdę nic nie jest. Słuchajcie, no, my naprawdę bardzo wam dziękujemy za ten telewizor, bo to super niespodzianka. No, szkoda tylko, że w ten sposób, prawda? Lucy, ja wiem, przepraszam cię, ja nie wiem, co mi wpadło do głowy. Wiem, że to głupi był pomysł, no. Przepraszam cię najmocniej. Dobrze, pani Aneto, zapomnijmy o sprawie. Słuchajcie, zapraszam was do stołu. Chodźcie, częstujcie się.